Dzień dobry. Wiem, że kilka razy wspomniałem, zdarzyło mi się wspomnieć, że nie mam specjalnego uderzenia na noże. Jednak w 5. tygodniu kwarantanny, jak się niespodziewanie dla mnie okazało, to stwierdzenie jest nie do końca prawdziwe. Mając troszkę więcej czasu oraz nakaz siedzenia w domu, zacząłem sobie szukać jakiegoś zajęcia, możliwie blisko związanego z leśną pasją, innego niż czytanie książek i oglądanie filmów na YouTubie, szczególnie własnych, historycznych, żeby było można sobie przypomnieć te fajne momenty, z których tak nagle zostaliśmy obdarci. Powyjmowałem wszystkie swoje noże, jakie mam po plecakach, miałem pociorane i w różnych dziwnych miejscach, gdzie je poznajdywałem. I okazało się, że przez te tyle lat, pomimo że nigdy o nich specjalnie nie myślałem, to uzbierała ich się dosyć konkretna sumka. Dlatego też chyba przyszła pora na redefinicję troszkę przeze mnie stanowiska jeszcze tak niedawno prezentowanego. Mianowicie nie mam uderzenia na noże drogie, gdyż tutaj w tej kolekcji okazuje się, że takiego nie mam. Takich nie mam. Jakkolwiek te, które mam, okazało się, że darzę dosyć dużym sentymentem, ładunkiem emocjonalnym, ponieważ są ze mną obecne od początku leśnej przygody, od początku biwakowania. Jedne widziały więcej, tutaj troszkę bardziej się wstydzę, drugie widziały mniej, najnowsze nie widziały jeszcze nic, więc będę miał okazję się przed nimi pokazać w najlepszej formie. Zatem, korzystając z tego, że mam troszkę wolnego czasu, zacząłem w dobrej kolejności, żeby przedstawić. Najpierw je umyłem, doprowadziłem do stanu, żeby nie wyglądały jak przed chwilą kroiłyby ziemniaki z ogniska. Naostrzyłem wszystkie spietyzmem bardzo ostro, teraz golą skórę. Następnie postanowiłem spróbować też sił w skórze. Miałem taką okazję, kilka kawałków skóry się znalazło i każdy został zaopatrzony w nowiutkie, skórzane pochwy. Tą pokazywałem wcześniej, pierwsza. Ta jest druga z grubszej skóry. Obydwie podmory, żeby nie było. Mniejsze narzędzia tnące, takie jak folder, takie jak foldery, tutaj Ganzo, czy też scyzory Victorinox, dorobiły się z prawdziwego zdarzenia etui na pasek, które bardzo mi się podoba. Jestem zadowolony z tego, jak to wyszło, tym bardziej, że każdą rzecz robiłem po raz pierwszy, projekty zaczerpując ze zdjęć etui widzianych w sklepach internetowych. Ale dzisiaj nie będzie o nich wszystkich. Dzisiaj będzie o jednym, który sobie wybrałem, który uważam, że jest bardzo ciekawym nożem, posiadającym mega fajną, bogatą historię. Historię stuletnią, a jak twórcy firmy lubią przedstawiać, to dwustuletnią, tylko że przodkowie założycieli firm przez 100 lat nie wiedzieli, do czego to prowadzi, więc to jest troszkę może naginanie marketingowe rzeczywistości. Ale na pewno przez 100 lat nieświadome doświadczenia zdobyte przez tych kowali i ślusarzy umożliwiły powstanie firmy, która wyprodukowała taki fajny nożyk jak Opinel. I dzisiaj o tym Opinelu zamierzam opowiedzieć. Będzie z racji tego, że tutaj jesteśmy, nie będę robił testów na szafkach i blatach ostrości. Opowiemy sobie o historii, o konstrukcji tego noża, o materiałów, z jakich jest wykonywany. Jest to siła prostoty i dlatego też mi bardzo przypadło to do gustu, ponieważ wszystko jest bardzo logiczne, fajne i ułożone. Noże Opinel są synonimem słowa nóż, nóż składany we Francji, stosowany zamiennie, tak jak my mówimy na każdą pieluchę praktycznie dzisiaj Pampers. Tak, Opinel przez Francuzów jest określany jako składany nożyk. Więc na początku, zanim przejdę do opisu budowy, materiałów, z których jest zrobiony i tym podobne, takich technikaliów, zwyczajowo, jak to na moim kanale, troszkę historii. Troszkę dużo historii. Więc historia firmy Opinel zaczyna się tak facto de facto w 1890 roku, kiedy to Joseph Opinel, twórca tej firmy, postanowił zrobić nożyk, prosty składany nóż, który będzie używany do prostych rzeczy obozowych, głównie domyślę przez pasterzy,
rolników i osoby, które potrzebowały prostego, lekkiego kozika. Jakkolwiek, jak wcześniej wspomniałem, firma Opinel jeszcze sugeruje, żeby do genezy tej firmy dodać jeszcze 100 lat, ponieważ rodzina Opinelów, no i to będzie ciężka sprawa, to w ogóle będzie ciężka sprawa z francuskimi nazwami i miastami, ja będę starał się uniknąć i tego powiedzieć jak najmniej, żeby się nie ośmieszać, więc zamierzam o geografii za dużo nie mówić, tylko tyle, ile konkretnie, żebyśmy to mogli sobie tu umiejscowić geograficznie miejsce rozpoczęcia akcji z Opinelami. Więc przodkowie Józefa Opinela zajmowali się kowalstwem od dobrych 100 lat wstecz. Zajmowało się produkcją narzędzi, gwoździ między innymi. Później również doszło do tego ślusarstwo, robienie siekier, ostrzenie tych akcesoriów rolniczych. Aż przyszła końcówka XIX wieku i pojawił się właśnie spadkobierca rodów Opineli, Józef Opinel. Miejsce akcji zaczyna się w Saudabi, więc to nie chodzi o Arabię Saudyjską, jeżeli ktoś by przez przypadek miał takie skojarzenie. Saudabia jest takim jakby województwem we Francji. Prawidłowa nazwa jednostki administracyjnej to departament. Tam mieści się właśnie siedziba rodu Opinelów i tam zaczyna się cały temat początku tych kultowych, produkowanych w niezmiennej formie do dzisiaj noży. Noże są chętnie nabywane przez okolicznych mieszkańców, cenione za prostotę, również za cenę, ponieważ filozofią od samego początku istnienia firmy było to, że mają być to noże dostępne, nie w żadnym wypadku ekskluzywne. I w 1897 roku powstaje pierwsza gama modeli, pierwsza i trzymająca się do dzisiaj, gama 12 modeli różniących się praktycznie tylko i wyłącznie rozmiarem. Modele od numer od 1, najmniejsze, do numer 12, największe, naprawdę potężna składana kosa. Numer pierwszy, jakbyście dzisiaj chcieli znaleźć, to już nie znajdziecie, ponieważ jest nieprodukowany. Okazało się, że był za mały. Oraz zrezygnowano z produkcji w 1935 roku modelu numer 11, ponieważ była zbyt mała różnica pomiędzy modelem 10 i 12. Po prostu 11 nie stanowiła jakiegoś skoku jakościowego. W 1909 roku Józef Opinel rejestruje swój znak towarowy. Dłoń z koroną. Nie jest to zwykła dłoń, nie jest to zwykła korona, ponieważ jest to nawiązanie do herbu miasta Saint-Jean-de-Maurienne. Ja nic po francusku lepiej nie powiem. Dłoń, jak zauważycie, ponieważ tutaj dam zbliżenie tego logotypu, posiada trzy palce w geście takiego a la błogosławieństwa, ponieważ miejscowość ta, której nazwę przed chwilą nieumiejętnie prawdopodobnie wymówiłem, od VI wieku znajdowała się w posiadaniu relikwii trzech palców prawdopodobnie Jana Chrzciciela. Wkrótce również, i tutaj jest jeszcze fajniejszy jak dla mnie wątek kolejowy, wykazał się dosyć dużym zmysłem marketingowym i otworzył pierwszy sklep, ale nie sklep w byle jakim miejscu, tylko przy węźle kolejowym Chambéry. Znowu nie wiem jak wymówiona czy poprawnie nazwa tego francuskiego miasta węzła kolejowego. Ale w każdym razie takie są skutki tego przedsięwzięcia, że nóż ten staje się popularny wśród kolejarzy. Kolejarze chętnie go nabywają ze względu, znowu tak jak i pasterze i rolnicy, ze względu na to, że jest prosty i tani. W ten sposób ten nożyk zaczyna wędrować, jeździć koleją, trafiając do najodleglejszych zakątków Francji i staje się popularny. Każdy chciał taki mieć i to był początek sukcesu. Później było już tylko lepiej i tak jest do dzisiaj. To tyle z części historycznej. Możemy przejść teraz do opisu technicznego nożyka. Ja tą część historyczną się zastanawiałem, czy dawać, czy nie, ale postanowiłem sobie to dać, ponieważ nie ma innych materiałów w takim temacie i chciałem, żeby ten materiał różnił się od recenzji na innych kanałach. Więc część techniczna. Opinel jest nożem składanym. Prostym nożem składanym. Składa się z drewnianej rękojeści, najczęściej z drewna bukowego, oraz głownią, która jest wykonywana tylko z dwóch rodzajów stali.
stal wysokowęglowa oraz ze stali nierdzewnej. Cechą charakterystyczną tej konstrukcji jest opatentowana blokada ostrza. Ona się nazywa Viroblock. Dzięki temu po otwarciu noża przekręcamy sobie tutaj ten pierścień i ostrze nie obetnie nam palców. Jest to wysoce wskazana cecha produktu. Ta blokada została opatentowana w 1955 roku. W roku 2000 dodano jej modyfikację. Potem można też rozpoznać, z jakiej partii produkcyjnej historycznie nóż jest. Ponieważ dodano w 2000 roku możliwość blokowania ostrza w pozycji zamkniętej. Póki nóż jest nowy, nie ma tego problemu, ale jeżeli jest już troszkę leciwy i ma tą rękojeść rozeschniętą, to łatwo o przypadkowe przypuknięciu wysunięcie tego ostrza. W starszych modelach rodzaj stali, jaki został wykorzystany do głowni, można rozpoznać było po napisie, który przy stali węglowej pozostawał czarny, tak jak tutaj, a przy stali nierdzewnej był z kolei czerwony. W tej chwili wszystkie napisy są na czarno, jakkolwiek na ostrzu mamy tutaj napis albo karbon, węgiel, albo stal nierdzewna pod postacią nazwy handlowej Inox. Jak wspomniałem wcześniej, nóż występuje w różnych wersjach, kształt, parametry są zachowane, różni się fizycznie wielkością, dzięki temu może być stosowany do różnego rodzaju zadań. Zatem rozmiary mamy, jak wspomniałem, od 1 do 12, bez 1 i bez 11, co nam daje łącznie wtedy 10 rozmiarów. Identyczne kształty, profile, tylko różne rozmiary. Ja wybrałem sobie rozmiar numer 9, opinelno numer 9, ponieważ ósemka, bardzo, chyba najbardziej uniwersalna i dostępna w największej liczbie odmian, w której można mieć wersję jakieś deluksy, bez bukowej rękojeści, tylko dębowa albo z drewna oliwkowego. Była dla mnie ta ósemka troszkę za mała, jakoś nie za dużo robiła różnicy pomiędzy od scyzoryka. Z kolei dwunastka to prawdziwa maczeta i kosa, która była chyba większa niż nawet mory, które tutaj posiadam. Więc wchodziła, trochę nie wiedziałbym, jakie byłoby jej zastosowanie, pomimo że no, na żywo wyglądała bardzo, bardzo godnie. Dziewiątka jest fajnym standardem, który jest dużo większy od scyzoryka, jednocześnie niedużo ustępuje morze. Tutaj mogę pokazać, że one właściwie wielkościowo są identyczne. Tylko tutaj przewaga, w tym wypadku przewaga opinela, wychodzi na to, na tym, że możemy sobie to ostrze schować. Dzięki temu mamy połowę rozmiaru, którą możemy schować do kieszeni oraz daje nam pewne przywileje poruszając się w przestrzeni publicznej. Poruszając się w przestrzeni publicznej z do paska dowieszoną morą, możemy wywołać pewnego rodzaju konsternację i uwagi przechodniów. To, co cechuje opinela i za co ja go tak polubiłem, to, że jest taka kategoria jak ABT, absolutny brak taktyczności. Ten nóż ma 10 na 10 w tej skali. Można go wyjąć sobie nawet na poczcie, żeby rozciąć kopertę. Nikt raczej się do tego nie przyczepi. Jeżeli wyjmiemy z naszej skórzanej pochwy spod paska taką morę na poczcie, mogą być problemy. Więc to, że jest to naprawdę codzienny nożyk, to mega fajnie daje radę. Dodatkowym atutem, który tutaj robi różnicę od innych posiadanych, jest jego waga. On praktycznie nic nie waży, a mówiąc praktycznie nic, pójdę po wagę i zobaczę, ile faktycznie waży. Kładziemy go sobie na wadze, patrzymy. Jest faktycznie leciutki, on waży 55 gram. Dlatego też, mówiąc o jego codzienności, możemy mieć go codziennie w kieszeni. To nie jest rzecz, o której w ogóle będziemy myśleli w jakichkolwiek kategoriach wagowych. Przy super achach i ochach, ponieważ właśnie forma, jak wspomniałem, tego nożyka bardzo mega mi się podoba i filozofia jego wykonania i to, że z taką konsekwencją jest przez tyle 10 lat robiony, to ma w sobie tą mocną energię. Ma też kilka cech, które można nazwać wadami, jeżeli ktoś się nie lubi nożami zajmować. Przede wszystkim zacznijmy od posiadanej przeze mnie wybranej stali węglowej.
Stal węglowa dzisiaj jest już dosyć rzadko spotykana. Większość noży kuchennych jest robiona tych popularnych i masowych ze stali nierdzewnej, ponieważ no, nie rdzewieją, nie trzeba o nią dbać. Ostrość gdzieś tam z czasem idzie jako na dalszy plan. Stal węglowa nie lubi wody i nie lubi kwasów, a już szczególnie być w kontakcie z nimi zostawiona na dłużej, od kilku minut, po dwóch dniach to już mamy sporą robotę do zrobienia z tym nożem, ponieważ szybko się utlenia, szybko rdzewieje. Jeżeli będziemy miała kontakt z jakimiś cytrusami, z jakimkolwiek środowiskiem kwaśnym, zaczyna się pojawiać patyna, a po patynie z kolei krwawe, rdzawe wykwity, które wyglądają krwawo, więc na jedno wychodzi. Więc o stal węglową trzeba dbać. Ja zdecydowałem się na stal węglową ze względu z kolei na jej fajne właściwości pod kątem kilku lat użytkowania tej węglowej mory. Ona jest po kilku próbach, modyfikacjach i zabawy właśnie, co ze stalą węglową można zrobić. Dlatego ja wiem, że mnie to rozwiązanie pasuje. Lubię stal węglową, lubię się nią bawić. Super łatwo się ostrzy, długo trzyma ostrość. I mając porównanie z doświadczenia z ostrzenia mory węglowej z posiadaną morą ze stali nierdzewnej, to ostrzenie węglówki to jest czysta hobby, to jest czysta przyjemność. To bardzo fajnie odnawia swoją ostrość. Z kolei nie lubię ostrzyć stali nierdzewnej. Nie sprawia mi to przyjemności, długo trwa, cały czas pod palcem, jakoś nie mam wrażenia za pomocą narzędzi przeze mnie stosowanych, a jak mówię, nie mam uderzenia na noże, więc wszystko robię jedną diamentową osełką i... O, i takim dwugradacyjnym kamieniem. To są wszystkie moje narzędzia. To stali nierdzewnej nie lubiłem, ostrzyc nie lubię do tej pory. Węglówkę uwielbiam, naprawdę fajnie, sympatycznie. Podoba mi się też taki odcień troszkę, że ona jest niby srebrna, ale mam nadzieję, że to będzie widać w kamerze, że pod pewnymi kątami to ten węgiel tam widać, że ona wchodzi właśnie w taki grafitowy odcień. Czyli o stan węglową, jeżeli się zdecydujemy, a ja namawiam, Musimy dbać. Po każdym użyciu wycieramy do sucha. Nie zostawiamy na dzień jutrzejszy, ponieważ już jutro będziemy mieli więcej roboty. I to tak naprawdę działa. Od kilkunastu minut do kilku godzin zaczyna się reakcja, która zaczyna pokrywać ten nóż wykwitami, albo patyny, albo rdzy. Jeżeli nie zamierzamy z niego korzystać, wyruszyliśmy z biwaku, myjemy go, wysuszamy oraz leciutko, nawet olejem jadalnym, zwykłym, nadajemy mu warstwę ochronną, dzięki której będzie mógł leżakować i też mu się nic nie stanie. Drugą cechą, jeżeli by mówić w języku niezalet, jest drewno bukowe wykorzystane do konstrukcji tego noża, ponieważ ono pomimo, że jest lakierowane, to po kontakcie z wodą czy po zalaniu ono pęcznieje. To powoduje, że jeżeli będziemy mieli nóż złożony i to drewno będzie mokre, ono spęcznieje nam do takiego poziomu, że nie będzie można otworzyć tego ostrza. To jest cecha, której trzeba być świadomym. Po prostu no, nie rzucamy tego do wiadra z wodą i pilnujemy, żeby było suche. Jak to wyschnie, to oczywiście nie ma problemu. To z powrotem nabiera swoich kształtów i nóż jest dalej w pełni sprawny. Ale szczerze mówiąc, jak ja pamiętam tyle lat, to kilka razy zdarzyło mi się zmoczyć, jak był deszcz, jakieś tam narzędzia tnące, to później jak najbardziej było łatwo do wytarcia. Po prostu trzeba o tym myśleć i nie zostawiać mokrych rzeczy, żeby leżały takie same sobie. Wracając do zalet i zbliżając się do końca materiału, to powiem, że na pewno zaletą jest cena. I dlatego jestem właśnie fanem niskobudżetowych noży. Ponieważ podobnie jak kultowa mora, może nie zachwycać designem etui, to są wręcz tragiczne tych noży, takie chamskie plastiki, ale są porządnie zrobione, służą na lata, nie są wykonane byle jak. Siła, prostoty i przejrzystość oferty. Podobnie tak mają, w takiej filozofii są zrobione opinele. Siła, prostoty, niska cena, wszystkie te noże w podstawowych wersjach, bez jakichś prezentowych kombinacji ofertowych, dostaniemy od kilkunastu złotych za najmniejsze modele ze stówą do stówy. Mieścimy się w tej wielkiej kosie w droższej stali nierdzewnej.
Więc tutaj numer 9. Ja w militariach za niego zapłaciłem 45 zł razem z przesyłką. To jest cena całkowita. Ten nożyk będzie mi służył jeszcze, jak dobrze pójdzie, przez lata. I myślę, że właśnie ze względu na tą cenę, pomysłowość, historię i ładunek emocjonalny, który towarzyszył Francuzom, promując tą markę, tworząc tą markę, składa się właśnie na jego całą legendę i pozytywne opinie, którymi się cieszy wśród użytkowników. Więc recenzja dzisiaj takiego nożyka. Osobiście polecam. Do kieszonki, nic nie waży, jest zawsze przy nas.